wracamy do naszego studia po krótkiej przerwie. Kolejny gość z nami, pan Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodu. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, panie redaktorze. Witam, dzień dobry. Oczywiście nie możemy nie wspomnieć o tym bardzo przykrym, smutnym zakończeniu roku, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. W nocy z czwartku na piątek doszło do zmasowanego ostrzału Ukrainy przez Rosję. Ucierpiał m.in. Lwów. No właśnie, tutaj takie pytanie. My często w kontekście Lwowa mówimy o względnym bezpieczeństwie tego miasta, ale to jest już nie pierwsze tego typu wydarzenie. I jak rozumiem, możemy wyciągnąć takie wnioski, że tak naprawdę w tym momencie nie ma bezpiecznego miejsca na Ukrainie. Nie wiemy, co się wydarzy w najbliższych dniach, skoro dochodzi do tak dużego ostrzału po czasie względnego spokoju? Znaczy, no, trzeba przede wszystkim pamiętać, że nie ma od początku wojny bezpiecznego miejsca na Ukrainie, ponieważ no, w dzisiejszej dobie nowoczesnej broni rakietowej czy właśnie dronów no, żaden zakątek terytorium ukraińskiego nie jest bezpieczny. No, w pewnym sensie częściowo mogą być pewnie bezpieczne, strategiczne obiekty ochraniane chociażby przez zestawy Patriot, no ale to nie załatwia sprawy. Ten atak pokazał, że Rosja dysponuje bardzo dużą możliwością atakowania, niszczenia infrastruktury i cywilnej, i wojskowej, i energetycznej na Ukrainie. To nie jest przypadek, że tak naprawdę przez całą jesień, początek zimy, no, Rosjanie właściwie w tych atakach powietrznych na Ukrainę używali niemalże tylko dronów. Ten arsenał rakietowy był po prostu uzupełniany, przygotowywany na zimę, na kampanię zimową i to było zmasowane uderzenie. Poprzedzone serią takich nocnych, właściwie przez ostatnie kilka tygodni niemalże co noc dochodziło do ataków przede wszystkim z użyciem dronów na różne punkty na Ukrainie. No wszystko wskazuje na to, że w ten sposób Rosjanie szukali słabych punktów w ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. No i to zmasowane uderzenie z nocy z czwartku na piątek, w piątek rano, pokazało, że chyba część takich słabych punktów znaleziono. Dlaczego? Dlatego, że ja pamiętam statystyki zniszczenia dronów i pocisków rakietowych rosyjskich przez ukraińską obronę przeciwlotniczą w poprzednich tygodniach, no to czasami właściwie wszystkie drony były nawet zestrzeliwane. Natomiast no, w przypadku tak zmasowanego uderzenia z użyciem całej gamy różnego rodzaju pocisków manewrujących, naddźwiękowych, balistycznych, plus oczywiście dronów, no tutaj ten wskaźnik skuteczności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej okazał się dużo niższy, no bo udało się zniszczyć około 2/3 nadlatujących obiektów. No to pokazuje, że w przypadku tak dużych zmasowanych uderzeń rosyjskich ukraińska obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie ochronić wszystkich obiektów na ziemi. Panie redaktorze, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to my też mamy świadomość tego, że nie ma kraju na świecie, który jest w stanie tą obroną przeciwlotniczą pokryć całe swoje terytorium. Ale też moje pytanie, czy tutaj ta skuteczność ochrony jest też zależna od miasta, bo jest wiele opinii na temat Kijowa i takiego stwierdzenia, takich stwierdzeń, że jest to no, jedno z najlepiej chronionych miast na świecie tak naprawdę. Tam ten współczynnik obronności, strącania tych rakiet jest bardzo wysoki. No, pamiętajmy o tym, że Kijów jest stolicą Ukrainy. W Kijowie mieszczą się siedziby głównych instytucji państwowych, instytucji cywilnych, instytucji militarnych. Więc no, tutaj nie ma nic dziwnego w tym, że jest Kijów najlepiej chroniony. Oczywiście nie wiemy, jakie zestawy, systemy obrony przeciwlotniczej i gdzie Ukraińcy rozstawili. Jest ich no, jest kilka rodzajów, prawda, bo są też niemieckie, są patrioty, to po pierwsze, a po drugie pamiętajmy o tym, że no, ukraińskie dowództwo musiało też zdecydować, podjąć trudną decyzję, które miasta lepiej lub mniej chronić, też ile tej obrony przeciwlotniczej przesunąć na linię frontu, bo tam przecież Rosjanie póki co mają, no, dominują w pewnym sensie w powietrzu, więc to tym bardziej komplikuje plany ukraińskie, dlatego fakt, że mimo wszystko te pociski rosyjskie trafiają w cele na Ukrainie, nie powinien dziwić. Ja jeszcze bym tutaj dodał jedną rzecz. Wspomniałem o tym, że Rosjanie użyli właściwie wszystkich rodzajów pocisków rakietowych średniego, dalekiego zasięgu, którymi dysponują, oprócz kalibrów wystrzeliwanych z okrętów, ale to wiąże się z tym, że akurat na Morzu Czarnym paradoksalnie Rosjanie z Ukrainą, która niemalże nie ma własnej floty, przegrywają.
I tutaj Ukraińcy nawet się przyznali, że podczas tego ataku, ostatniego zmasowanego ataku na Ukrainę, nie udało się strącić żadnego z pocisków balistycznych, ani z pocisków kinżał, naddźwiękowych pocisków manewrujących, wystrzeliwanych z samolotu, więc to też powinno być niepokojące dla strony ukraińskiej, że no, w przypadku tak zmasowanego, zróżnicowanego uderzenia, no bo pamiętajmy o tym, że pociski manewrujące no, poruszały się w zupełnie inny sposób niż chociażby pociski balistyczne. No to oznacza, że są jednak wciąż te dziury, luki w systemie obrony powietrznej Ukrainy, ale moim zdaniem, no tak jak pani redaktor wspomniała, no żaden kraj nie jest w stanie pokryć taką tarczą antyrakietową powierzchni całego kraju, nawet Izrael. To też o tym wiemy. 30 grudnia, sobota, nasze ostatnie spotkanie w tym roku, to jest trochę, spójrzmy z perspektywy minionych 12 miesięcy na sytuację wojenną na Ukrainie. W styczniu, w lutym, gdybyśmy się spotkali, to nawet byśmy mieli taką nadzieję i na szybki, optymistyczny wariant zakończenia tej wojny, tego konfliktu. Mówiono, że to jest spodziewana wiosenna ofensywa ukraińska, może przełamać rosyjskie linie obronne, dojść do Mejtopolu, może dalej dojść do Morza Azowskiego, no a potem pokonana Rosja usiądzie do stołu rozmów i Wigilia, to już będzie czas po konflikcie. Takie analizy się pojawiały, że sprawy idą w dobrym kierunku. Minęło 12 miesięcy, teraz ton w polskiej prasie jest diametralnie inny. Wszyscy spodziewamy się, jeżeli pokoju, to bardzo trudnego, albo długiej wojny, w której rosyjska machina kosztem olbrzymich nakładów materialnych i olbrzymich strat ludzkich, ale powoli będzie swoje cele polityczne osiągać. To jest tak, że ten rok to był rok, gdzie Ukraina straciła szansę na zwycięstwo w wojnie i czekamy tylko na mniejszą lub większą porażkę Kijowa w tym konflikcie zbrojnym. Myślę, że tutaj też to, co powiedział Łukasz, warto tutaj też wspomnieć o tym aspekcie ekonomicznym, bo tutaj też pojawia się duży problem ze wsparciem finansowym Ukrainy. Chociaż. No tak, no 2022 rok, czyli ten wcześniejszy, był w pewnym sensie takim miłym zaskoczeniem, bo przypomnę, że właściwie cały Zachód też spodziewał się, że w przypadku tak zmasowanej inwazji rosyjskiej Ukraina upadnie bardzo szybko. Tymczasem na jesieni 2022 roku zdołała odbić znaczną część terytorium zajętego przez Rosję. Natomiast rok 2023 był rozczarowaniem. Tutaj oczywiście chodzi o tę zapowiadaną kontrofensywę. Zapowiadano ją właściwie już od jesieni poprzedniego roku, po tych wcześniejszych sukcesach ukraińskich. Dlaczego się nie udała? No, to tutaj wpłynęło na to kilka czynników. Zacznę od pierwszego, czyli od zbyt opieszałej pomocy Zachodu, jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia. Tak naprawdę ta kontrofensywa powinna ruszyć już w kwietniu, a nie w czerwcu. Dlaczego była opóźniona? Dlatego, że chociażby Niemcy opóźniali decyzję o dostawach czołgów, ciężkiego sprzętu dla Ukrainy. No, przez to wszystko ten termin kontrofensywy wciąż się przesuwał, a to dało czas Rosjanom na umocnienie, budowę fortyfikacji, tak zwana linia Surowikina w obwodzie zaporowskim, czyli na tym kierunku, który był najbardziej prawdopodobnym kierunkiem kontrofensywy ukraińskiej. Faktycznie tak się stało. No, doskonale wiemy, jakie były skutki, jaki jest bilans tej kontrofensywy. No, przyniosła poważne straty. Natomiast Ukraińcy no, nieznacznie przesunęli się w głąb terytorium opanowanego przez Rosjan. Więc mówiąc krótko, ta kontrofensywa skończyła się fiaskiem. No, to była największa operacja, najważniejsze militarne wydarzenie mijającego roku. A też dopytam, bo tu są wątpliwości. Mamy już tą perspektywę czasu. Wiele osób mówi, że tam decyzja była niewojskowa, polityczna, że i Zachód, ale pod presją Zachodu, też czynnik polityczny w Kijowie, prezydent Zełenski, no, nalegał na ofensywę. Na pewno wojskowi wiedzieli, że ona w tym aspekcie, w tym zakresie militarnym, bez panowania w powietrzu, no, będzie albo bardzo trudna, albo zgoła jej efekt będzie tak, jak widzieliśmy, czyli miernym. No, oczywiście, no, powiedzmy tak, zgodnie z myślą wojskową, chociażby obowiązującą w NATO, no, nie rozpoczyna się ofensywy, nie mając kompletnie nic do powiedzenia w powietrzu, a tak było w przypadku Ukrainy.
to o tym trzeba pamiętać. Natomiast wydaje mi się, że ostatecznie podjęto decyzję o ataku właśnie z dwóch powodów. Pierwszy, o którym pan wspomniał, czyli presja polityczna. No skoro przez tyle miesięcy obiecywano kontrofensywę, mówiąc, że jest wstrzymywana tylko ze względu na opóźnienia w dostawach czołgów. Te czołgi dotarły, więc no, trzeba atakować. A po drugie chyba jednak zlekceważono przeciwnika. Ciągle chyba myślano kategoriami z 2022 roku, czyli te kompletne, straszne błędy rosyjskiego dowództwa, chociażby podczas marszu na Kijów, kiedy te rozciągnięte na wiele kilometrów kolumny pojazdów wojskowych były no, niszczone dość łatwo przez Ukraińców, czy później no, rozbicie Rosjan w obwodzie charkowskim, czy ich wycofanie się z prawego brzegu Dniepru, to wszystko chyba też miało wpływ na to, że było takie przekonanie, że dość chyba też troszkę lekceważące podejście do możliwości rosyjskich. No okazuje się, że no z Rosją, z jej wojskiem jest tak jak no, z całym państwem od setek lat właściwie, że no, nigdy nie jest tak słaby, na jakie wygląda, nigdy nie jest takie mocne, jak się o nim myśli. I tutaj też powinniśmy pamiętać, bo wydaje mi się, że generalnie w tych ocenach analizie tego, co się wydarzyło na froncie w kończącym się roku, zbyt skupiamy się na poczynaniach Ukrainy, na poczynaniach Zachodu, a pamiętajmy o tym, że no jest też przeciwnik, jest Rosja. No właśnie, chciałam o to może jeszcze krótko na koniec, bo niestety nasz czas antenowy się kończy. Niestety też czytamy w ostatnim czasie takie no, zatrważające analizy dotyczące zbrojenia Rosji. Rosja ponoć zbroi się na potęgę i w dość krótkiej perspektywie czasowej może osiągnąć swoje cele militarne. Jak wygląda ta sytuacja? Tak prosimy krótko, no niestety jest to temat oczywiście bardzo, bardzo, o którym możemy mówić bardzo długo, ale poprosimy krótko kończyć. Rzeczywiście Rosja zbroi się na potęgę? Tak. Pamiętajmy o tym, że jeszcze niedawno mówiono o tym, że Rosja w wyniku tej wojny z Ukrainą i eksploatacji, wyniszczenia swojego arsenału zbrojnego nie będzie zdolna do podjęcia kolejnego konfliktu zbrojnego przez kilka nawet lat. No teraz się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Rosja przestawiona została na tryby wojenne. W zakładach zbrojeniowych pracuje się na trzy zmiany. Co więcej, powstają nowe zakłady zbrojeniowe, a sankcje zachodnie nie działają, bo co chwila dowiadujemy się o tym, że jakieś jednak zachodnie firmy dostarczają komponenty wykorzystywane do produkcji broni w Rosji. A pamiętajmy też o Chinach, o innych państwach trzecich, przez które te bardzo ważne elementy dla produkcji broni do Rosji docierają. Sankcje nie działają w tym sensie tak, jak powinny działać. Rosja jest przestawiona na tryby wojenne i niestety obawiam się, że nie skończy się tylko na wojnie z Ukrainą. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę, za ten komentarz. To był pan Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No już za chwilę kolejne rozmowy. Tak jest, zmienimy trochę temat. Też będzie w pewnym wymiarze też o polityce, ale bardzo delikatnej, bo polityce watykańskiej, ale też o wierze i o doktrynie Kościoła katolickiego, bo tu też się dużo wydarzyło w tym roku i jeszcze może więcej się niestety wydarzy. Do zobaczenia za chwilę.